nam znów popsuła, zaczęło padać. I wiatr. Jeśli tak, to będzie. Public library. Public library. Meczki tu malusia. Filmu z Ancient Forest w opisie. No, jakiś stary budynek, taki westernowy. Ale mi się wydaje, że oni to tak przerobili, nie? Że można widać dach taki normalny z tyłu. Szkoła podstawowa. O, i piesiek. To sklep jakiś McBride AG Foods. Tu jakiś domek około z około 1920. Tak, to jest pseudo Home Depot. A tu też jakiś sklep z kosiarkami, narzędziami i tak dalej. Bank. Sądząc po zapachu, to chyba coffee shop. Tak, to jest ten. Sprzedają kawy i tak dalej.
plastik. Tutaj grocery shop, czyli sklep, no taki ze spożywką. Pseudo supermarket. W 1914 roku. To jest widok. O, dokładnie to. Do delikatesów. Kupimy sobie jakiś obiad. Tutaj to tak nie bardzo jakakolwiek restauracja, żeby była.
ściany byś chciała? No. No, ładna. Tu jakiś motel jest też. Na wyjściu żegnają nas napisem Thank you, come again. Tu jest szkoła secondary. Dotarliśmy na Horseshoe Lake. Takie jeziorko. W kształcie podkowy, ponieważ jest pozostałością po zakręcie rzeki w tym miejscu, Fraser River. Rzeka znalazła sobie inne koryto i zostało teraz tutaj takie jezioro.